Witam Państwa w poniedziałek 7 kwietnia. Sylwia Przytarska, zapraszam na Wiadomości Regionalne. Dziś w wiadomościach zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Herbata z miodem, mleko z czosnkiem, syrop z cebuli, sok malinowy. To najlepsze babcine sposoby na zdrowie. A jakie mają mieszkańcy Żar i lekarze? Zapraszam na materiał. Dziś Dzień Pracownika Służby Zdrowia oraz Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji pytaliśmy mieszkańców Żar o ich receptę na zdrowie. Żaranie zdradzili nam również, czego sobie życzą. Staram się badać od czasu do czasu. Dzisiaj jest Dzień Zdrowia i pracowników służby zdrowia. Chciałaby Pani coś powiedzieć? Złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników, żeby im się właśnie dobrze pracowało i układało z pacjentami jak najlepiej. I żeby każdy był pewnie tak uśmiechnięty jak no Pani. Właśnie. Badam się 2 razy do roku. No i profilaktycznie, jak zachoruję, coś tam mi dolega, to profilaktycznie. Korzysta Pani od naszych lekarzy i specjalistów? Specjalistów, tak. No my, Bogu dzięki, na razie jeszcze się trzymamy, także na razie jest dobrze. A jakieś babcine sposoby czasami stosujecie Państwo? No tylko syrop z cebuli na kaszel. Więcej nic. Z babcinek raczej może nie, z tych najbardziej teraz aktualnych, nie? Czyli lekarza? No bo jestem, tak, lekarza mam, dobrych lekarzy, dobrego... Oj, przepraszam, dobrego rodzinnego, który mnie pokierował. No bo jestem po nowotworze, już 5 lat, wszystko jest okej. Okay. Czyli no. Zadowolony jest Pan z opieki? Super. Trzeba sobie jakoś radzić, leczymy się. Wyniki trzeba robić i to wszystko. A jakieś babcine sposoby Państwo też stosujecie? Tak. No, syropy. Na grypkę, syrop. Cebulka. Z cukrem, syropik. Na kaszelek i tak czosnek dalej. Też z cukrem. No, trzeba dbać o siebie i takie podstawowe rzeczy, żeby po prostu mieć na uwadze na co dzień, nie? Żeby chodzić do lekarza, nie jak wtedy, kiedy już trzeba, tylko żeby po prostu mieć kontakt z lekarzem, bo ja jestem chora na serce na przykład, nie? To muszę mieć profilaktyczne takie badania cały czas, nie? No raczej z własnych sposobów, wyczytanych w internecie na przykład. Jeżeli chodzi o przeziębienia? Srebro jest bardzo dobrym preparatem, który działa bakteriobójczo i wirusobójczo, co ważne. Nie mogło zabraknąć życzeń dla tych, którzy o nasze zdrowie dbają. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzisiaj jest Dzień Służby Zdrowia. No to wszystkim pielęgniareczkom, tym pigułeczkom najlepszego. Niech żyją długo i niech żałują, niech się z nami się częściej spotykają, ale w dobrej sprawie. No wszystkiego najlepszego. Chciałabym przede wszystkim może dla jednego lekarza, nie? Ogólnie też, no bo w Żarach się leczę, ale dla doktora Witalewicza na przykład, u którego się leczę kupę lat. Jestem bardzo zadowolona. Życzymy im wszystkiego najlepszego i no i żeby chorzy mogli się szybciej dostawać do specjalistów po prostu, nie? No i żeby było im lepiej i nam wszystkim. Z okazji święta pracowników służby zdrowia chciałaby Pani złożyć im jakieś życzenia? Oj tak, jak najlepszej współpracy z pacjentami, no chyba najlepszej współpracy z pacjentami, żeby dbali o pacjentów i wszystkiego najlepszego. Żeby lekarze mieli cierpliwość do pacjentów, bo teraz coraz mniej tej cierpliwości jest, tylko tak szybko, nie? Z okazji służby zdrowia i dzisiejszego dnia telewizja regionalna życzy Państwu miłych, uśmiechniętych pacjentów, szczęśliwie, szybko załatwionych, oby nie wracali z takimi problemami, z jakimi się dziś do Państwa zgłosili. Oby byli bardzo szczęśliwi z braku kolejek i dziękowali za szybką, dobrą, sprawną opiekę. Swoimi sposobami na zdrowie podzielili się z nami również pracownicy służby zdrowia. No ja co roku szczepię się przeciwko grypie regularnie i tej grypy nie mam od wielu lat. Przeziębienia zdarzają się, ale to jest mniejszy problem. A tak ogólnie to od czasu do czasu uda mi się wykonać badania
na cele własnego zdrowia, no, które na razie trzyma się. Jak radzi sobie pani ze zdrowiem? Dobrze. Myślę, że po prostu jesteśmy narażone tutaj na różnego rodzaju choroby, także też się uodporniamy na nie. No i myślę, że nie ma problemu. Jak pan doktor mówi, szczepimy się i nie ma większych problemów ze zdrowiem. I jako pracownik służby zdrowia, jak pani radzi sobie ze swoim zdrowiem? Znaczy dobrze sobie radzę na dzień dzisiejszy, żadne choroby mnie tutaj nie dopadają, tak? Biorę zwykłe leki, to znaczy na przykład witaminy rano, wieczorem, no i to wszystko. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia naszym koleżankom, kierownikom, współpracownikom z okazji Dnia Służby Zdrowia. Ja się szczepię na grypę co roku, także to powoduje, że jednak ta odporność jest ćwiczona. Dzięki temu jestem mniej podatny na infekcje. Poza tym bezpośredni kontakt z patogenami, z wirusami również ćwiczy moją odporność. Myślę, że wszyscy lekarze są bardziej odporni niż przeciętny obywatel. Ludziom pracującym w służbie zdrowia należy życzyć przede wszystkim zdrowia. Bez zdrowia no, nie ma możliwości prac w służbie zdrowia. Czyli żeby pracować w służbie zdrowia, trzeba być zdrowym. Krótko mówiąc, zdrowie jest najważniejsze i rzeczywiście chyba jest to najważniejsze życzenie, które życzymy swoim bliskim również z okazji różnych okazji, z okazji świąt, prawda, z okazji imienin, urodzin. Także zdrowia. Kiedy nam dopisuje, nie myślimy o nim, a wręcz o nie nie dbamy. Kiedy zaczyna szwankować, uświadamiamy sobie, jak jest ważne. Jak pisał poeta, szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Może dziś, przy okazji Światowego Dnia Zdrowia, warto pomyśleć zawczasu, jak się ustrzec przed chorobą. Czego życzymy wszystkim widzom telewizji regionalnej. Już za chwilę świadczenia szybciej. Shell zamiast Neste. Ze względu na święta wielkanocne, które wypadają 20 i 21 kwietnia, Urząd Miasta w Żarach zmienia termin wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbędzie się wcześniej, to jest od 15 kwietnia bieżącego roku. Stacja paliw w przyżarskim Kauflandzie, znana mieszkańcom jako Neste, zmienia logo. Stację przejął brytyjsko-holenderski koncern Shell. Zmienią się również ceny paliwa oraz dotychczasowa oferta. W planach jest również budowa sklepu. Stacja Shell ma ruszyć jeszcze w tym roku. Na rozwiązanie tego testu mieli jedyne 30 minut. Za wzorowe rozwiązanie czekały na nich nagrody w postaci pendrive'ów, bezprzewodowych myszek, słuchawek. Z myślą o gimnazjalistach żarski ekonomik zorganizował w miniony piątek konkurs informatyczny, w którym wzięło udział 30 uczniów z powiatu żarskiego i żagańskiego. To jest druga edycja konkursu informatycznego dla uczniów gimnazjum. Uczniowie rozwiązują w ciągu 30 minut test składający się z pytań jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, krótkiej odpowiedzi oraz wielokrotnego dopasowania. O wygranej decydowały suma zdobytych punktów oraz czas. Pierwsze 5 osób otrzymało nagrody. Są nagrody dość wartościowe. Każdy otrzyma na przykład pendrive'a, poza tym myszkę bezprzewodową, zestaw słuchawkowy, no i gadżety typu kubki, długopisy. Nagrody zgarnęli Jacek Bursztynowicz z Katolickiego Gimnazjum w Żarach, Marcin Karwat z Gimnazjum w Przewozie, Paweł Lichwiarz również z Katolickiego Gimnazjum, Jacek Chruściel z Gimnazjum w Tuplicach oraz Łukasz Tonkę z Gimnazjum nr 1 w Żarach. Serdecznie gratulujemy. Zainspirowali się kuchnią meksykańską i chińską i stworzyli danie wręcz idealne, bo to właśnie pomysł na rybę w wykonaniu uczniów z Gubina, Anny Śliwki i Bartosza Łagowskiego wygrał w wojewódzkim konkursie gastronomicznym, który odbył się w Zespole Szkół Zawodowych w Szprotawie. Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych Uniwersytet Trzeciego Wieku przygotował niespodziankę dla mieszkańców Żar.
W tym zabieganiu przedświątecznym proponuję Państwu chwilę relaksu. Kwiecień w tym roku jest wyjątkowy. Wiosna brawurowo wtargnęła do naszych serc i ogrodów. Przed nami święta wielkanocne. Właśnie w związku z tym słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszają wszystkich na widowisko zatytułowane W żółtych kolorach. Na scenie zobaczymy i usłyszymy zespół literacki Rym pod kierunkiem pani Haliny Borowiec. Usłyszymy chór Żaranie, zespół Kanto oraz solistów, który przygotował jak zwykle Wiesław Skarbek. Pojawią się także odnowione i ulubione przez Państwa bemole. A to wszystko już 9 kwietnia o godzinie 17 w sali widowiskowej Luna Żarskiego Domu Kultury. Wstęp jest wolny. Najbliższe dni upłyną pod znakiem dynamicznej aury. Chwile ze słońcem nie zabraknie, ale spodziewane są też opady deszczu. Paulina Zgarska, zapraszam na wtorkową prognozę pogody. We wtorek wartości na termometrach poszybują w górę do 19 stopni w Żarach, Gubinie i Szprotawie. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Z zachodu na wschód przemieszczające się opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Barometry wskażą 1017 hektopaskali. We wtorek imieniny będzie obchodzić Julia i Dionizy. Wygląda na to, że najbliższy okres przyniesie nam niemalże pełną paletę możliwych wydarzeń meteorologicznych. Będziemy bowiem mieli wysokie temperatury, deszcz, wiatr, przymrozki, a być może nawet burze. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia już jutro. Dziękuję za uwagę, a już teraz jak co poniedziałek zapraszam na sport. Dziś między innymi mieszkańcy Żar aktywnie witali wiosnę oraz święto piłki ręcznej. Miłego wieczoru, do zobaczenia już jutro. Naszą prezenterkę ubiera sklep Styl, oferujący damską odzież, obuwie i galanterię. Zapraszamy Żary, ulica Chrobrego 1.